Shotcut co miesiąc, co dwa miesiące wprowadza nowe patche, nowe wersje programu, gdzie robi pewne zmiany, ulepszenia, łata błędy, ale dodaje też filtry. W jednym z takich patchy z czerwca dodał trochę więcej funkcji związanych z keyframesami, czyli klatkami kluczowymi. Tu mamy problem w Shotcutcie, żeby regulować płynnie dźwięk z poziomu ścieżek. Ale dzięki właśnie pewnym ulepszeniom programu dodany został filtr Gain Value, który to pozwala nam płynnie regulować dźwięk. Jak to robimy? Musimy dodać sobie ten filtr na ścieżkę dźwiękową, tam gdzie mamy ścieżkę dźwiękową, po czym wchodzimy w keyframesy. Musimy kliknąć tu tą ikonkę, która się odznaczy, tak jakby zaciemni się na niebiesko i teraz sobie możemy tu płynnie regulować już dźwięk. Czyli stajemy w jakimś miejscu, pogłaśniamy, przyciszamy. Ja tu sobie wstawię na przykład tekst dodatkowy jakiś, żeby Wam pokazać. O, teraz tak, staję na początku tekstu, przechodzę na keyframesy, tu sobie zmniejszam poziom dźwięku albo zwiększam, no w zależności co tam chcemy uzyskać oczywiście. Tu później przechodzę na koniec tu tym przyciskiem, zwiększam sobie tu poziom dźwięku. Tu, gdzie nie potrzebujemy, sobie usuwamy tą ikonką i koszem. W każdym momencie możemy sobie stanąć na tym filmie, zmienić wartość tego dźwięku. Pokażę Wam na końcu, jak to wygląda w tym filmie, który to pokazuje w Shotcutcie, jak obrabiam te filmy, jak to będzie wyglądać. Także to jest tylko jeden filtr, a bardzo dużo zmienia, bo możemy sobie płynnie regulować, szczególnie na przykład jak mamy jakiś, na przykład jakiś komentarz, później pod tym ścieżkę dźwiękową i tą ścieżkę możemy sobie wtedy przyciszać w zależności od komentarza. To tyle. Dzięki.